Cześć, z tej strony Maro Maro. Zapraszam na podcast Leonarda Michalskiego. Podcast Leonarda Michalskiego. Witam serdecznie. Moim gościem jest Marek Jabłoński, czyli Maro Maro. Cześć. Słyszymy się po latach. No, po ilu to 3 lata? 3 lata temu wrzuciłem rozmowę z tobą i zatytułowałem ją Popek czerwone gitary i historia jednego coveru. Dziś z tego zostały tylko covery. No tak, tak. Pierwsze, o co ciebie zapytałem w poprzednim podcaście, to był album z Popkiem. Mhm. Więc tym razem też cię o to zapytam, ale inaczej. No. Tak na początek zaczniemy z grubej rury. Wstydzisz się dzisiaj tej płyty i współpracy z Popkiem? Nie, w żadnym wypadku, no nie. Ja wiem, że wiesz, słuchaj, umówmy się. Wiem, że wyszło parę tam różnych nieciekawych rzeczy na temat Popka. Wiesz, ja... No, co mam powiedzieć? No, stało się. Ja nie miałem z nim nic wspólnego, ja tylko nagrałem z gościem płytę i mi się ta płyta dalej bardzo podoba. Z tym Popkiem to ja ci powiem tak, że to po prostu widzę w ten sposób, że gdy wielu muzyków obraziło się na Kukiza, Pawła Kukiza, za jego poglądy, to nagle chociażby Jan Borysewicz go, że tak powiem, wyciął z płyty. Myślałem tak też tutaj o tobie i tym albumie z Popkiem i tak mówiłem, no do ciebie bym podszedł, żebyś mi podpisał, ale czy Popka, mówię, mówię tak średnio. Wiesz co, powiem ci tak, ja na pewno nie chciałbym go wycinać z płyty, bo wiesz, to było dzieło tamtych lat i uważam, że wtedy... Jakby, że tak powiem, wtedy to było wtedy, takie może głupie określenie, ale jakby chodzi o to, że pamiętam, jak to nagrywaliśmy, pamiętam, jak nad tym pracowaliśmy, pamiętam, jaka była atmosfera u niego w domu, jak sobie siedzieliśmy, wiesz, robiliśmy te rzeczy, pamiętam, jak do studia jechaliśmy, inne rzeczy nagrywaliśmy, pamiętam, jaka była atmosfera, kiedy te kawałki pisaliśmy, o czym rozmawialiśmy, jakie były, wiesz, klimaty wtedy ogólnie panujące w nas i w tym wszystkim, co się dzieje wokoło. Na pewno nigdy bym go nie wyciął z tej płyty. Cenzorami nie jesteśmy przecież, nie? Nie. Więc może bardziej tu w takim kontekście, że jesteśmy świadomi, jeżeli on zrobił coś złego, faktycznie, nieprzyjemnego, to wiadomo, no nie będziemy mu poklaskiwać w takim razie. Dokładnie, wiesz, to trzeba po prostu wiedzieć, po której stronie barykady stoisz i wiedzieć, jakie są twoje własne wartości. No, wiesz, ja na przykład pamiętam, mnie bardzo ucieszyło co do tej płyty właśnie, tej Czarnej Wołgi, jak gadałem z jednym z moich takich dawnych przyjaciół, i on powiedział mi, że mój inny taki przyjaciel, z którym akurat się długo nie widziałem strasznie, że to jest jedyna płyta, jaką on ma w samochodzie i on jej jakby słucha cały czas. Chyba tak, wiesz, to jest nostalgii, żeby sobie o mnie przypomnieć. I powiedział, że jemu się ta płyta strasznie podoba, bo podoba mu się jakby to poczucie humoru i to wszystko. No bo wiesz, to jest takie moje też trochę, no nie? No bo wiesz, z Popkiem jak to pisaliśmy, to ja też czasami mu, wiesz, podrzucałem jakieś moje pomysły i Popkowi się one też, powiedzmy, podobały i też je wpajał. Dlatego ta płyta może ma też takie trochę czasami moje poczucie humoru w pewnym sensie. I ten właśnie jeden znajomy, przyjaciel właściwie mój, taki z dawnych bardzo lat, byliśmy razem w podstawówce, w przedszkolu nawet razem byliśmy w jednej grupie, w gimnazjum i liceum. Teraz już się tak mniej widzimy, no bo wiesz, no bo praca, życie i te sprawy. To dowiedziałem się, że jak mówię, ma tą płytę cały czas w samochodzie i jest to chyba jedyna płyta, którą ma i słucha, co mnie bardzo wzruszyło. Jak coś, to Adrian, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Nie wiem, czy słyszałeś, ale ostatnio raper Smolasty rzucił ze sceny takie słowa, między innymi mój menadżer wpierdolił mnie w taką trasę koncertową, że mam 2 koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, tutaj różne wulgaryzmy padały. No. Zwalniam go dzisiaj i nie dajcie się wykorzystywać nikomu w swoim życiu i tak dalej. Słyszałeś to? Tak, widziałem. No. Co o tym sądzę? Teraz powiedz mi, tutaj przechodząc już, kończąc temat Popka i kolejny temat rozwijając z tytułu naszej poprzedniej rozmowy, czy równie ciężkie było dla ciebie koncertowanie z czerwonymi gitarami? Wiesz co, to jest takie, że czekałem kiedyś, spytasz o czerwone gitary w sumie, no nie? Bo to taki był temat... Lecimy od razu. Nie, dobra, spoko, ja lubiłem zawsze twoje pytania, bo pamiętam, że one wtedy też były takie ostre. I powiem ci tak, że właśnie z czerwonymi gitarami koncertowanie zależy, kiedy mnie męczyło. Ja bardzo lubiłem, jak były tak, nie wiem, 7 koncertów w miesiącu, 5, no nie? Może tutaj jestem taki trochę wybredny, ale lubiłem to dlatego, że mogłem wtedy robić swoje rzeczy, no nie? Mogłem po prostu sobie wrócić do domku, byłem dalej wypoczęty, usiadłem sobie, nagrałem swój utworek, może nagrałem jakiś filmiczek, może coś tam sobie zrobiłem, odpocząłem sobie, wiesz, byłem w stanie sobie, nie wiem, nawet jakąś gierkę może przejść w całości i było fajnie, no nie? Byłem wyspany też przede wszystkim, rozumiesz, o co chodzi, no nie? Ale później stało się coś takiego, że ostatni rok taka organizatorka
jakby, ja nie mam nic do niej, oczywiście ona zrobiła świetną robotę, no bo zorganizowała konkretną trasę zespołowi, no nie, no ponad 100 koncertów w pół roku, stary, też zespół Czerwone Gitary. I Czerwone Gitary, zespół legendarny, który, cud, że jeszcze ludzie w ogóle pamiętają. Dokładnie, no nie, wiesz, no oczywiście, no wiadomo, na koncertach byli głównie emeryci, więc jakby, no też wiadomo, że publiczność była taka, jaka jest dla tego zespołu najlepsza, czy też jedyna, ale no, słuchaj, no powiem ci tak, jeszcze raz powiedziałem, pół roku 100 koncertów, tak sobie tak podzielisz, to wychodzi tak koło 15-20 na miesiąc, no nie? I powiem ci, po raz pierwszy w życiu poczułem, że to już nie są moje klimaty, no nie? Finansowo się pewnie zgadzało, ale już na głowę to już potrafiło dać. Finansowo się może i zgadzało, ale co z tego, jak nie możesz tego nawet wydać? Okej. Okay. Bo jakby wiesz, stary, wyobraź sobie sytuację, jakby... Teraz spójrz na to moimi oczyma. Wyobraź sobie, że jedziesz w trasę i nie ma cię w domu około 20 dni w miesiącu, albo nawet 21, bo jeszcze musisz wjechać i przyjechać, no nie? No. Często nie ma cię po na przykład 10 dni pod rząd, no nie? I wracasz do domu taki kompletnie zjebany, no nie? Jak po prostu jak jakiś menel wracasz taki. I jedyne o czym myślisz, to żeby w te 2 dni, które masz wolne, albo 3, albo 1, to żeby sobie umyć dupę, położyć się kurwa stary na kanapie i po prostu żeby żaden dźwięk do ciebie nie docierał, stary. Masz tak dość po prostu, no nie? Że jakby ja to nazywałem, ja zawsze jak z Martą gadaliśmy o tym, to ja nazywałem jej, że muszę łańcuch odczepić, że to jest takie jak taki niewolnik, no nie? Że muszę odczepić łańcuch taki ze swojej nogi, zanim w ogóle zacznę cokolwiek robić. I pierwszy dzień zazwyczaj po takiej trasie to był taki, że ja po prostu siedziałem na kanapie albo na fotelu i 3 godziny po prostu siedziałem w totalnej ciszy, patrzyłem w przestrzeń i musiałem się z tego wyciągnąć, stary, no nie? Aż tak źle było? Dla mnie, no wiesz, no nie wiem jak było dla nich, nie będę, wiesz, nie będę też wypowiadał się za innych, no nie? No nie, to jest tak jak ty czułeś to. Ja to tak czułem. Ja to czułem tak, że po prostu wracałem po tej trasie i wiesz... Nie czujesz szczęścia w ogóle. Czyli to co mówiłem, kasa się zgadzała, ale nic za tym, nic tak, poza tym. Tak, dokładnie. I wiesz, to jest coś takiego, nawet powiem ci, że to mnie tak wiele nauczyło. To mnie kurwa tak wiele nauczyło, stary. Ja ci powiem, że zrozumiałem wtedy jedną rzecz, stary. Taką jedną zajebiście kurwa ważną rzecz, że to naprawdę jakby pieniądze szczęścia nie dają. I ja wiem, że zaraz pewnie dokończysz to, że fajnie się płacze w Ferrari, no nie? Powiem ci, gówno, kurwa. Pieniądze szczęścia nie dają. Nie, to sobie dokończyłem inaczej, lepiej, żeby w ogóle nie płakać. No, lepiej, żeby w ogóle nie płakać. Dokładnie, bardzo mądrze dokończyłeś w sumie, prawda. I powiem ci, że ja osobiście jakby z tego z dwojga złego, to wolałbym, kurde, zarabiać, stary, minimalną krajową, naprawdę, ale robić coś, co mnie po prostu nie wkurwia, no nie? I robić coś, co będę miał czas na cokolwiek, no nie? Oczywiście, wiadomo, ja sobie radzę tutaj super z tymi swoimi rzeczami i naprawdę przeskoczyłem jakby z tej trasy w nowe rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo jakby jestem z siebie zadowolony pod tym kątem. Dojdziemy do tego jeszcze. Na razie jeszcze wróćmy do tych, wiesz, czarnych sfer, do tej ciemnej strefy, że tak to po hip-hopowemu ujmę. Czarne sfery, czerwone gitary, ale mówisz tutaj właśnie o pieniądzach, że się zgadzało. Tak. Płacili na czas, ty byłeś potem wyjechany totalnie, nie potrafiłeś do końca się tym wszystkim odnaleźć, musiałeś zrezygnować. Ale miałeś taki, nie wiem, pytałeś może ich właśnie, czy to normalne, że oni w tym wieku też tak? Jak to wyglądało, jeśli chodzi o relacje właśnie z nimi? Wiesz co, powiem ci tak, z nimi dobre mam relacje cały czas, nie pokłóciliśmy się o nic ani nim. Ja po prostu określiłem im jakby w lutym, bo to było tak, że ta trasa trwała od mniej więcej października do maja, no nie? I ja im powiedziałem w lutym, po pewnych przemyśleniach na ten temat, jak to wszystko wygląda, że ja już nie dam rady. Że po prostu ja jestem wysrany z emocji, jestem kompletnym wrakiem, nie jestem w stanie już wykonywać swojej pracy, nie jestem w stanie nic stworzyć i nie jestem w stanie nic zrobić ze sobą, ponieważ ta trasa mnie po prostu zniszczyła, no nie? I nie chcę im bojkotować trasy, nie chcę na przykład iść do organizatorki i powiedzieć, czy tam do menadżerki, czy do kogoś powiedzieć, ej, odwołajcie te 30 koncertów, bo ja tego nie wytrzymam, tylko po prostu wy se grajcie, ja nie chcę, no nie? A jako, że byłem jedynym członkiem tego zespołu, który ma jakąś alternatywę pod tytułem na przykład YouTube, pod tytułem na przykład Spotify, pod tytułem na przykład jeszcze tam inne pewne projekty, które mam i z nich sobie zarabia normalnie, to mogłem podjąć taką decyzję bez większej obawy,
ponieważ wiedziałem, że jak zacznę robić tutaj znowu jakieś kolejne rzeczy, to odgruzuję swój, powiedzmy, kanał na YouTubie i znowu będę z tego zarabiał, i tak też się stało, no nie? Ale jakby tam zarabiając te może i wielkie pieniądze, ale takim kosztem, powiem ci, stary, ja wiem, że może dla chłopaków to jest okej, bo mówię, oni nie mają tej alternatywy. Ja miałem tą alternatywę i powiem ci, że jakbym miał się dalej tam tłuc w taki sposób, to no, wolałbym po prostu nie istnieć, bo naprawdę... Ale to co, myślisz, że już w ogóle żadna trasa koncertowa, że żadnego zespołu nie wchodzi w grę u ciebie? Nie, no spokojnie, muszę po prostu odpocząć od tego, no nie, wiesz, jakby ja sądzę, że za rok, dwa lata to ja dalej będę, wiesz, tylko będę bardziej starał się robić jakieś rzeczy, które chcę robić, no nie, bo wiesz, umówmy się co do jednej rzeczy, bądźmy tutaj stuprocentowo szczerzy, ja nigdy nie byłem fanem muzyki czerwonych gitar. Nigdy jej nie słuchałem i nigdy nie wczuwałem się jakoś w nią bardzo. Ona nigdy nie była częścią mojego życia. I ja tylko nauczyłem się ją akceptować, tolerować i w jakiś sposób zapewne rzeczy doceniać, ale nigdy jej nie polubiłem, no nie? To nigdy nie było tak, że ja, wiesz, nie wiem, kurde, usiadłem i nagle, a ta muzyka to jest, kurde, super, o jak oni śpiewają. Nie, ja nigdy tak nie miałem. Ja zawsze miałem takie, to jest moja praca, ja jadę tam, wiesz, na koncert, mam swoją robotę, zagrać na gitarze cały koncert, jestem zawsze, wiesz, wcześniej, zawsze jestem przygotowany, mam każdy, wiesz, każdy kabel mam zapasowy, wszystko jest takie profesjonalne, jak tylko, kurde, może być. Zapas strun jest, to jest, wiesz, o co chodzi, no nie? Okej, okay, a zdziwiłeś się nawet, jeśli chodzi, mówimy o takim właśnie zespole jak Czerwone Gitary, to zdziwiłeś się mimo wszystko właśnie, że taki zespół po tylu latach, że po pierwsze powiem to, że dalej grają, ale po drugie... I właśnie pieniądze w to włożone, organizację, ilość koncertów, byłeś tym zaskoczony? Czy tak sobie myślałeś, że to szybko jebnie, że w taki już zespół, że to nie da rady i nie zarobisz na tym, jak na to tak patrzyłeś wtedy? Wiesz co, ja jak dołączałem tam, to powiedziałem sobie, pogram tu pół roku i pewnie mnie wyjebią, no nie? I wiesz, i miałem takie, miałem robotę, którą miałem wykonać i robiłem to najlepiej jak mogłem, ale wiesz, no... Minęło pół roku, minął rok, minęły dwa lata, minęły cztery lata, no nie? A ja dalej tam gram, no nie? I wiesz, i takie jakby nagle zaczynasz sobie tak uświadamiać, kurde, czy to jest na pewno taka droga, jaką ja bym chciał, wiesz, jaką ja bym chciał obrać tak naprawdę ze swoim życiem, no nie? Czy to jest coś, co ja chcę robić w życiu? Czy ja chcę być po wsze czasy kojarzony z byciem gitarzystą czerwonych gitar, zespołu, którego nawet nie do końca lubię słuchać? Czy to jest takie, wiesz, czy to dla mnie jest, no nie wiem, czy ja jestem z tego dumny tak naprawdę, no nie? Myślę, że nawet by za dużo nie zmieniło, gdybyś był nawet gitarzystą Lady Punk. To chyba też by się jakoś tak dużo to nie zmieniło, nie? To też by dużo nie zmieniło, no nie? Bo wiesz, to jakby ja dalej nie pracuję na siebie, to jest w sumie, to nie jest moje, no nie? To jest coś, czego ja jestem częścią, ale nie mam tam nawet żadnych kompozycji, nie mam tam nawet żadnych jakichś, nie wiem, nie ma tam nic mojego, no nie? To jest jakby, to jest muzyka... W Lady Punk by się może bardziej odnalazł, ale chyba ilość koncertów to już by cię bardziej, no bo się już rozwaliło, mi się tak wydaje. Nie, oni mniej grają niż Czerwone Gitary. Tak, naprawdę? Tak, wiesz co, ta trasa, którą miały Czerwone Gitary wtedy, co ja z niej odszedłem, w ostateczności, po tej trasie oczywiście, no, bo obiecałem im, wiesz, ja zachowałem się, uważam, profesjonalnie, bo mówię, powiedziałem im 3 miesiące wcześniej, że odchodzę. Powiedziałem, że do końca trasy będę najlepszy, jaki tylko mogę być, i to nie będzie tak, że wiesz, że ja mówię, ej, słuchajcie chłopaki, ja spierdalam, mam was w dupie i do końca trasy gram jak jakiś frajer, no nie, żeby tylko, wiesz, przetrwać. Nie, nie, tylko było takie, że ja do końca trasy grałem tak, jakby, wiesz, następnego dnia miał być koniec świata, no nie, więc jakby to po prostu, wiesz, zachowywałem się cały czas tak samo, jakby po prostu miał być w tym zespole, no nie, dalej. Tylko wiedziałem, że gdzieś kres nadchodzi, ale wiesz, no, pracuję tutaj, jeszcze raz mówię, na innego szefa i jakby sytuacja jest taka, że to on świeci, wiesz, dupskiem i jak ja coś spieprzę, to na niego potem lecą zjeby, no nie? I ja nie chciałem do tego dopuścić, żeby przykładowo Jurek powiedział później, no fajnie Marek, kurde, odchodzisz z zespołu i weź spierdolił całą sytuację, no nie? Nie chciałem, żeby on tak powiedział, czy też pomyślał, dlatego powiedziałem, będę najlepszy na świecie i zejdę z tej sceny niepokonany, jak to też mówi słynna piosenka.
I do tego doprowadziłem jakby, no nie? I dociągnąłem do tego na sam koniec i chyba chłopaki w pewien sposób to też docenili, no bo na koniec była taka, wiesz, wielka kolacja w ogóle, wiesz, wódka i inne rzeczy. I po prostu upiliśmy się strasznie. Było, ładne pożegnanie było, czyli jedno. Było ładne pożegnanie, tak, dali mi prezenty różne, wiesz, jakieś tam wierszyki napisali, takie rzeczy. Kurde, no bardzo miłe to było. Naprawdę, było tak miłe, że się bardzo wzruszyłem na tym wieczorku. I mówię, jakby ja nie mam nic do nich, no nie? To nie jest takie, że ja tutaj jakąś, wiesz, nienawiścią pałam czy coś takiego. Nie, wiesz, no... Jak to w każdej pracy, wiesz, jest praca czasami, która jest spoko i się dobrze z tym czujesz, czasami jest kiepsko i się z tym źle czujesz, czasami są lepsze dni, czasami są gorsze dni, czasami ten ma dobry nastrój, czasami ty masz zły nastrój, czasami inny, a tu wiesz, tu jest trochę tak nie jak w zwykłej pracy, że wiesz, no pracujesz co tam te 8 godzin czy ile i wracasz do domu, tylko tutaj, kurde, no siedzisz z tymi ludźmi 24 godziny na dobę, widzisz ich każdą sekundę życia, no nie? I powiem i ci... właśnie w tył głowy, że właśnie robisz na kogoś, a i w pewnym momencie już stwierdzisz, dobra, no teraz muszę robić tylko już na siebie. Dokładnie, to jest przy okazji też taka sytuacja, że jakby mając świadomość tego, że przez czasy tej na przykład pandemii, wiesz, robiłem na siebie i miałem z tego nawet jeszcze lepsze zarobki i miałem z tego jeszcze więcej, ponieważ sam, jakby wiesz, sam pracowałem na siebie, no nie? Tylko i wyłącznie na mój jakiś image, na moją jakby drogę jakąś, no nie? Chociaż tam, wiesz, tam też były popełnione różne błędy przeze mnie takie, które tam może później o tym wspomnimy jeszcze. Jeśli chodzi o stylofony, oczywiście tutaj mówię. Ale wiesz, robiłem te rzeczy też, wiadomo, po części, żeby przetrwać, ale to wszystko szło na moje konto. To było stuprocentowo moje, no nie? A w Czerwonych Gitarach, to tak jak mówię, moje to tam było może 5%. W sensie to, co zagrałem na koncercie i to, jak miałem to opracowane, ale wiesz, to jest zespół Czerwonej Gitary, a nie zespół Czerwonej Gitary i Maro Maro, no nie? Więc jakby no tak. To jest takie, że ja tam mimo wszystko nie miałem dużo do gadania i nie chciałem mieć też dużo do gadania. Z czego to wynika według ciebie, że legendy, duże zespoły, no, jak ty uważasz, grają na dniach miasta? To jest po prostu taka popyt-podaż. Wiesz, to po prostu na tym... Po prostu? Ja patrzę na to w taki sposób, że to jest trochę taka naturalna kolej rzeczy, bo wiesz, to jest coś takiego, wiesz, nie będę ci może podawał dokładnej jakiejś, kurde, genezy tego, bo ja też się, wiesz, tak bardzo nie wdrażałem dokładnie, skąd to się wzięło, no nie? Ale to jest moim zdaniem coś takiego, że jak masz sobie takiego Dawida Podsiadło, który organizuje koncert na stadionie i przychodzi tam pół Polski i on ma ten koncert tak zorganizowany, że to jest najlepszy koncert na świecie, no nie? No to kurde, to ja się nie dziwię, że on może grać dwa koncerty w ciągu roku, no nie? I super, to jest w ogóle, jak ktoś tak robi i ktoś może grać te dwa koncerty i z tego sobie zarobić, stary, no to jest mistrz świata, no nie? Tyle powiem. A wiesz, większość zespołów gra na tych takich właśnie dniach miejscowości, na tych festynach, na tych jakichś takich, wiesz, pierdółkach, bo tak, bo wiesz, tam są pieniądze, tam jest tak, że po prostu gmina ma jakieś pieniądze, czy tam jakieś dofinansowania, jakieś zwroty podatków, cokolwiek, nie wnikam w to, skąd są te pieniądze. Ale wiesz, no są to jakieś dni tych miejscowości, jakieś dożynki, jakieś tam, wiesz, no cokolwiek, no nie? I zapraszają jakiś zespół, ponieważ mają na to pieniądze i zapraszają taki zespół, który zapewne będzie, no przyciągnie jak najwięcej ludzi i będą się dobrze bawić. No i wiesz, oni zapewne patrzą tak, że powiedzmy, biorą sobie takiego, nie wiem, jakiegoś tam Skolima czy kogoś dla młodych, no nie? Chyba najgorszy przykład, jaki mogłeś dać po prostu. No dałem dlatego, bo graliśmy z nim jakiś tam czas temu i się spóźnił na koncert, no nie? Ale powiedzmy... Jezu, nie ma po prostu, właśnie mówię, ten Popek Wodospady to już jest arcydzieło przy Skolimie, naprawdę, szczerze, to jest moja opinia. Nie mówię, że słuchałem go kiedykolwiek, mówię tylko jako przykład tego, z kim graliśmy między innymi, no nie? Ale wiesz, no mógłbym wymienić też Disco Polo, Grupa Mik, Zanek Martyniuk, no cokolwiek, no rozumiesz, o co chodzi. Jakiś taki artysta, tak, który tak, po prostu... Wiem, o czym mówisz. Który tak przyciąga, jakby można powiedzieć, całe tłumy i on jest, powiedzmy, gwiazdą wieczoru. I teraz sobie myślą, dobra, ale tutaj są jeszcze starsi ludzie, na przykład tacy 50+. Kogo oni by chcieli usłyszeć? No i tak, patrzą sobie Lady Punk, tam nie wiem, powiedzmy Budka Suflera, Perfect, Czerwone Gitary, patrzą na stawki, ten tyle. No ile tutaj mamy? Dobra, to tak temu Skolimowi damy tyle, to tym Czerwonym Gitarom, no kurde, a może lepiej Lady Punk, bo trochę może trochę drożej, ale oni tak, wiesz, większa klasa, powiedzmy. Też takie na szybko pytanie, zamykając też temat zespołów. Nie, spoko, jak coś możemy gadać. Wytniesz najwyżej. Nie, ale to mnie ciekawi bardzo w twoim przypadku. No dawaj. Na koncert którego kombi byś poszedł, jakbyś musiał? Z Kawińskiego. Kawiński?
A czy inaczej, stop, okay. Dobra. Skawińskiego tak, na pewno, ale jak pamiętam, byłem na kilku koncertach tego kombi z jednym i, gdzie tam gra Łosowski. Mm-hmm. I powiem ci, jak zapierdolili Słodkiego Miłego Życia, to to było kurwa zajebiste, no nie? Jak to zapierdolili, no to po prostu niesamowite, ale i tak mimo wszystko wolę kombi Skawińskiego, bo on raz, że jest gitarzystą, dwa, że zrobił z tego coś nowego i właściwie no kozak. A poza tym on jest spoko ziomkiem. Mam wrażenie, jak tak obserwowałem Skawińskiego, no. Grzegorza i jak w jego obecność w socjalach, mm-hmm. Jak on się udziela, no. Jak opowiada o muzyce, no. Jak jest otwarty, w ogóle on kurwa w swoim wieku tak genialnie wygląda, no. Naprawdę szacun za formę. Ty mi trochę przypominasz jego, tak możesz być trochę w jego klimacie po latach. Może tak być, wiesz, kurde, on, powiem ci, jak na swój wiek jest bardzo otwarty i mi się to też bardzo podoba. Pamiętam, że czasami na trasach Czerwonych Gitar, tam powiedzmy mi jeden z chłopaków puszczał właśnie, mówi, pa, tu Skawiński nagrał jakąś solówkę. Ja mówię, no to kurwa zajebiście, tak trzeba robić, a czemu ty nie nagrałeś, no nie? I wiesz, jakby to jest takie, że ja naprawdę uważam, że jak na gościa w takim wieku, w jakim jest, to powiem ci szacun, bo naprawdę to trzeba sporo przełamać w sobie i trzeba naprawdę... kurde, no nie wiem, przejść naprawdę ciekawą przemianę, żeby nagrać sobie taki filmik głupi do internetu, jak sobie nawet grasz jakąś solówkę na gitarze, czy coś tam pieprzysz do ludzi, to powiem ci, to czasami nawet jak menadżer do ciebie podejdzie i powie ci, ty, kurwa, masz takie coś nagrać, no nie, bo tak się teraz nagrywa i cześć, to uwierz mi, wielu tych podstarzałych muzyków powie, a spierdalaj, no nie, wiesz, nie nagrywam czegoś takiego i chuj ci w dupę, no nie, tak odpowie, dosłownie, to nawet ja tutaj nie przesadzam, no nie, taka odpowiedź będzie. Okay. A wiesz, a Skawiński powiedział, a dawaj, ja sobie ponagrywam jakieś fajne rzeczy, będę sobie cisnął bekę w internecie. Tak, bo on stwierdził, że czasy się zmieniły, tak. Żeby być aktywnym, tak. Żeby no, znaleźć nową widownię, nie dokładnie. Tylko opierać się na tej starej, no to musi trzeba coś zrobić nowego. Nie, mądry człowiek, tak trzeba robić i to jest w ogóle, ja jakby pan tutaj Skawiński miał tego słuchać, to wielkie brawa dla niego, bo kurde, super, naprawdę tak trzeba robić. Nie, on jest, wiesz, on jest, z tego co ja pamiętam, graliśmy z nim parę koncertów też, i zawsze był bardzo spoko, taki wiesz, luźny starszy facet, ale jakby mówiąc starszy, nie obrażam go tutaj, ponieważ on naprawdę jak na swój wiek się świetnie trzyma, mentalnie jest... Dojrzały, doświadczony. Tak, mentalnie jest w wieku dalej około 30 lat i to jest najważniejsze, bo kurde... Na tym to polega, żeby dalej rock'n'roll, nie? Tak, jednak, i za to szacun, na przykład do niego mam mimo wszystko zawsze wielki szacun, mimo że powiem ci tak, ja też nie jestem jakimś wielkim słuchaczem kombi, żeby nie było, naprawdę, ja w ogóle mało słucham ogólnie polskiej muzyki, wbrew pozorom tego, co teraz robię. Ale... A ty wtedy już mówiłeś, że ty mało muzyki słuchasz. Tak, no. Polskiej w szczególności. Nie, ale nie zmieniło się to. Nie zmieniło się to. To jest nawet pogorszyło. Że powiem, że jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. Ale wiesz, ale nie, no, z nim akurat bardziej chodzi mi jako człowieka, no nie? Ta muzyka już tam, wiesz, mniejszą muzykę. Jako człowiek fajnie, że tak robi i tak trzeba robić i tak trzeba pokazywać innym, że jak jesteś w tej branży, takie nastały czasy, nie zmienisz tego swoim narzekaniem, rób tak. Każde pokolenie ma swój czas. Dokładnie. Każdy instrument ma swój czas. Też. Tak więc, Marku, drogi, powiedz mi, odstawiłeś stylofon, bo znudził się bardziej tobie czy widowni? Mniej widowni. Okej. To jest coś takiego. Opowiadasz żart, no nie? I załóżmy, ten żart jest śmieszny, no nie? I ludzie się z niego śmieją. I cieszysz się, że ludzie się z niego śmieją. I powiem, nie wiem, w innym towarzystwie opowiadasz ten żart i on znowu jest śmieszny i znowu ludzie się z niego śmieją. Ale potem jak opowiadasz ten żart po raz kurde już tak, no nie wiem, 200 i opowiadasz go przez 3 lata, to ten żart w końcu przestaje być śmieszny i w końcu zaczyna być wkurwiający, no nie? Nie mówię, że stylofony zaczęły mnie może jakoś aż tak bardzo wkurwiać, co zwyczajnie mi się przejadły i ten żart już dla mnie przestał być śmieszny, no nie? Zaczął być dla mnie męczący i mam wrażenie, że dla ludzi, którzy tego słuchają, też przestał być już fajny i zaczął być bardziej takim czymś, co było robione, ale już nie jest takie fajne, jak było kiedyś. Uważam, że skawerowałem na stylofonie absolutnie wszystkie utwory, które chciałem skawerować. Uważam, że zrobiłem to najlepiej, jak się tylko dało to zrobić. Po prostu. I szczerze powiedziawszy, uważam, że wyczerpałem temat tego instrumentu do takiego stopnia, że
właściwie nie można już nic więcej na tym instrumencie powiedzieć tak naprawdę, jeśli chodzi o coverowanie jakichś utworów. Nie można po prostu, no bo można jeszcze zrobić jakieś tam covery, ale one już nie wyrażą tak naprawdę nic więcej w tym, w tej materii, bo tam zostało powiedziane wszystko, no nie? Mógłbym wymienić nawet poszczególne elementy tego, ale to byłoby już przynudzanie, więc po prostu powiem tyle, że jakby uważam, że wyczerpałem temat tego instrumentu do takiego stopnia, że zwyczajnie, wiesz, trzeba się cieszyć tym, co jest i mieć to jako taki fajny, wiesz, fajną zajeweczkę, którą jakiś ziomek miał w internecie tam, wiesz, parę lat temu, ale robić więcej na ten temat... Stylofon to był... To jest tak coś, to jest tak dziwny instrument i to jest tak hałaśliwy, no. Ja bym powiedział, to jest autystyczny instrument. Nie mówię to, mówię to nawet ja, osoba z ADHD. No. I ja nie zapomnę twojej obecności w Dzień Dobry TVN z tym instrumentem. Ludzie, ja miałem wrażenie, że po prostu chcieli uciec. Ja powiem ci, nie podobało mi się to wtedy w tym Dzień Dobry TVN z tym stylofonem. Nie podobało mi się dlatego, że miałem wrażenie, że jakby ci, którzy wtedy, prezenterzy, którzy tam byli, nie wiem, może nawet to mówiłem wcześniej, nie wiem, po prostu troszeczkę nie kumali mnie, no nie? Ja chciałem jakby troszeczkę takim nawiązać do tego, że to są bardziej takie, wiesz, jak gierki komputerowe, memy, te sprawy, ale oni ani nie kumali jednego tematu, ani nie kumali drugiego tematu i wiesz, to trochę było takie, ja se mówiłem swoje, oni se mówili swoje, oni bardziej chcieli, żebym o historii poopowiadał, ja bardziej chciałem poopowiadać o memach i rozumiesz, o co chodzi, no nie? Że takie totalne niezrozumienie, dwa różne pokolenia gadają o dwóch różnych rzeczach i telewizja nie była ogólnie dobrym miejscem dla stylofonu, bo mówię, to jest memiczny instrument przede wszystkim i uważam, że wiesz, aż tak głęboko nie ma co na to patrzeć po prostu. No telewizja, jak ostatnim razem gadaliśmy o telewizji, to już było brutalnie i no podejrzewam, że teraz możesz mówić jeszcze brutalniej. Z telewizją, ja wtedy mówiłem, dalej to podtrzymuję. Telewizja dalej ma pewne zalety nad internetem. Tak. Bawi mnie to, jak internet chciał robić z siebie takie, wiesz, że internet i że w ogóle YouTube na przykład zrobi lepsze treści, ciekawsze, a wiele rzeczy to zrobi to samo, co telewizja robiła kiedyś i bawi mnie to, to jest rzecz, która mnie wręcz wkurwia, no. Powiem szczerze, jak narzekanie było jakieś narzekanie i memy z reklam w telewizji, och, jak te reklamy długo na Polsacie trwają, kurwa, przepraszam, ale to ile jest teraz reklam na YouTubie i w social media, w ogóle w internecie, w trakcie nawet, to już chuj, że masz YouTube Premium. Tak. Byśmy teraz gadali i nagle i chciałbym zareklamować teraz tutaj mikrofony marki One. W trakcie filmu, po prostu, przepraszam, ja nawet liczyłem wszystkie strony i wiesz, która strona ma najkrótsze reklamy? Pornhub. No tak. Brawo, kolejny punkt, brawo dla porna. Ale drugie z tej strony wiem, że ty możesz powiedzieć więcej, ile tu jest, no że ten telewizja to bardziej mit, hit czy kit? Mit. To już jest mit. Więc co, powiem ci tak. Obecnie są bardzo ciężkie czasy do tego, żeby się gdziekolwiek wybić i przebić. Właściwie uważam, że musisz albo mieć naprawdę świetny pomysł na siebie, albo musisz mieć bardzo dużo pieniędzy, albo musisz mieć bardzo dobre znajomości, najlepiej już od poczęcia, czyli chodzi mi tutaj o rodziców. I właściwie to są takie jedyne drogi, no nie? No bo nie ma innej w ogóle, wiesz, wtedy chyba powiedziałem coś podobnego, że też trzeba po prostu napierdalać i tyle, no nie? Tak naprawdę to jest jedyna metoda, żeby cokolwiek w ogóle osiągnąć i żeby w ogóle jakkolwiek się gdziekolwiek znaleźć. A co do telewizji, to wiesz, moje wszystkie wykony w telewizji, a miałem ich parę, no wiesz, tam byłem w tym Dzień Dobry TVN chyba raz z Czerwonymi Gitarami. Mam Talent. Raz byłem sam, Mam Talent, tak. Też mi się tam nie podobało. Znaczy podobała mi się, wiesz co, w Mam Talent mi się bardzo podobała ekipa, która to tam organizowała, w sensie ci tacy, bym powiedział, ci mniejsi ludzie, którzy tam zajmują się tym. Mniejsi mówię, że nie te ci celebryci, tylko ci tacy, którzy ogarniają powiedzmy te tam jakieś wywiady z tymi ludźmi, są jakąś tam ekipą techniczną i te sprawy. Z nimi se tak fajnie gadałem, kurde, ale super ludzie tam byli, naprawdę. No, jeśli którykolwiek z nich miałby to oglądać, to ich pozdrawiam bardzo serdecznie. Byli super, naprawdę, i fajnie, że taka ekipa to organizuje, ale już jak się przechodziło w tym Mam Talent do tego momentu, gdzie masz wyjść na tą, wiesz, estradę, że tak to ujmę, czy tam tą, wiesz, tą salę, gdzie tam jest kręcone to wszystko,
to się robiło coraz gorzej i tam już zaczynała wjeżdżać taka właśnie ta bezduszna telewizja, która cię po prostu kręci w każdym momencie i tam musisz pieprzyć jakieś głupoty, no nie, i wiesz, i tam niby jest śmieszne, oni tam, wiesz, gadają te swoje nieśmieszne teksty dalej, wiesz, tam jakieś są ujęcia na kurde ludzi, którzy niby płaczą po tych niektórych wykonach, tam chuja płaczą i wiesz, i jakby, kurde, no... Nie podobało mi się to bardzo i cieszę się, że tam nawet nie przeszedłem jakoś specjalnie dalej. Zresztą, wiesz, to nie było tak, że ja się tam zgłaszałem. Oni sami mnie tam wzięli. To nie było tak, że ja tam pisałem, błagam, ja chcę iść, do Mam Talent, bierzcie mnie ze stylofonem. No nie, 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 ja tam nic nie napisałem do nich, po prostu dostałem maila od jakiejś kobiety, która napisała, żebym tam po prostu wziął udział, czy bym nie wziął udziału w tym. Tak, bo to są osoby, które szukają właśnie tak po internecie. Dokładnie. Takie osoby, które coś mogą pokazać. Tak. I taka headhunter, no, to się nazywa prawdopodobnie. I taka właśnie babka napisała do mnie, no ja napisałem jej, że spoko, ale to musi się tam nie kolidować mi z trasą czerwonych gitar, no bo wiesz, no bo są rzeczy ważne i ważniejsze. No i wiesz, no i zrobiłem coś takiego, że po prostu w pewnym momencie okazało się, że jednak tam jest jakiś, wiesz, slot. No i poszedłem tam i kurde, ale powiem ci, że wiesz co mnie tam jeszcze tak deprymowało strasznie? Kurde, bo były tam na przykład takie grupy taneczne z dzieciakami, no nie? I wiesz, to było takie, że po prostu jakaś banda dzieciaków sobie tam, wiesz, opracowała jakąś choreografię, sobie tam tańczą, jest jakaś taka babka, która tam nimi kieruje w tym, no nie? Jakieś prawdopodobnie szkoły tańca albo coś takiego, no nie? Ja pierdolę, powiem ci, stary, to było antyludzkie, co tam się kurwa działo, no nie? Aż tak? Ale co takiego? No kurwa, wiesz, te dzieciaki, wiesz, te babki darły na nie pysk, no nie? Wiesz, tam kurde jakieś takie, nie wiem... frustrujące zagrywki, jakieś takie, kurde, wiesz, te dzieci wyraźnie widać chciały sobie, nie wiem, być dziećmi, no nie? Ja wyraźnie widziałem po tych dzieciakach, że one po prostu chciały sobie, nie wiem, razem pobawić się, poganiać, wiesz, berek tutaj, poskakać sobie, nie wiem, cokolwiek, no nie? A tam, wiesz, już, do szeregu, wiesz, tu, ustawić się. A to teraz jak jest głośno, coraz więcej wychodzi dokumentów, filmów, no wiem, wiem, właśnie o, wiem, 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 o gwiazdach Disneya, co kiedyś, wiesz, reżyserzy robili. Jasne, jasne, nie chodzi mi tutaj też oczywiście o to, że tam, wiesz, jakieś są... nielegalne rzeczy się tam dzieją za plecami. Bardziej chodzi mi o to, że takie, kurde, no, to jest takie wykorzystywanie tych dzieciaków, no nie, wiesz, ja rozumiem, że dzieciaki jak robią coś takiego imponującego, to jest takie, och, jeszcze on jest dzieckiem, no nie, jakie to jest imponujące, ale to jest tak brutalne, stary, ja nie mogę na to patrzeć, ja się po prostu tam tak źle czułem, jak patrzyłem na te dzieci właśnie, albo na jakieś, przepraszam, śpiewające dziewczynki i takie rzeczy, po prostu... Uważam, że to było bestialskie, no nie? Wzruszające historie, płaczą zawołania. Tak, ja uważam, że jak biorą do takiego programu dzieci, ja wiem, że to jest najbardziej chwytliwy temat i te dzieci od razu tam na pewno dostaną więcej głosów i na pewno przejdą prędzej niż ktoś dorosły, wiadomo, no nie? No bo to jest dziecko i jest to takie niby, jak mówię, bardziej imponujące, ale dla mnie to było, stary, po prostu, ja się tam źle czułem, no nie? Ja patrzyłem na to i miałem takie, ale skurwysyny, no nie? Jak można tak w ogóle dziecko wystawiać na taką próbę, wiesz, jak można dziecku tak go szkolić w taki po prostu podły, niemalże wojskowy sposób do tego, no, żeby... No, ale reakcje rodziców? No, rodzice tam też byli niektórymi z tych, wiesz, oprawców tak naprawdę, no nie? Okej, okay, czyli, no dobra, to nie tylko organizacja, ale też rodzice, tak, żeby od małego zaprogramować na sukces, tak, bo niespełnione straszne marzenia rodziców. Straszne, kurwa, to jest kurwa straszne i powiem ci, że jak właśnie to widziałem w tym Mam Talent, a tam, wiesz, bo jak się tam czekało w tej takiej poczekalni w tym Mam Talent, taka wielka hala, no nie? I widziało się tych różnych ludzi, którzy tam siedzą i wiesz, są starsi ludzie i młodsi, to wyglądało trochę jak taki jakiś cyrk, no nie? Że tu każdy odpierdala jakąś inną rzecz. I te dzieci właśnie. I po prostu jak ja patrzyłem na te dzieci, to mi się tak przykro za każdym razem robiło, bo widziałem, jak one jeszcze nie wiedzą, co tak naprawdę tutaj robią i to wszystko jest takie trochę ponad ich świadomością jeszcze w tym momencie, no nie? Wiesz, może im coś dobrego z tego wyjdzie w ostateczności. Cholera wie, no nie? Życzę im tego, jak najbardziej im tego życzę, ale było mi przykro, jak na to patrzyłem i uważam, że tam powinno być jakieś ograniczenie do tego, w jakim wieku możesz tam tak naprawdę wystartować, bo o wiele przyjemniej mi się oglądało tych, którzy po prostu byli starsi i już, wiesz, bym powiedział, wiedzą, że chcą tam iść po coś, no nie? Mhm. I z takimi ludźmi mi się tam fajnie gadało, w ogóle spoko byli praktycznie wszyscy.
mówię, bardzo fajna była ta ekipa zza sceny, że tak powiem. I oni w ogóle się z nimi strasznie dobrze skumałem, oni tam trzymali za mnie strasznie kciuki. W ostateczności dostałem chyba tam, pamiętam, dwa razy tak, raz nie. Szczerze powiedziawszy, miałem jakoś tak trochę w dupie, co ja tam dostanę tak naprawdę, bo... Ty znowu, to po prostu jest u ciebie to... Sorry, co? Ale to po prostu jest taki twój trademark i to już było przy poprzednim podcaście. No. I ty ogólnie taki jesteś i to jest super, jakby to w ogóle nic nie neguję, po prostu jesteśmy inni. Ale ty tego trochę zazdroszczę, ty masz tak wiele rzeczy w dupie. Mój ulubiony serial The Boys, ha. Genialny, rewelacyjny. No. I kurwa, no główny aktor Anthony Starr, no. który zagrał Homelandera, no, no. no w ogóle... 10 na 10 aktorów. Bardzo lubię. I on po prostu powiedział, że on nawet nie myślał, żeby w ogóle to grać, że gdzie kurwa coś superbohaterowie. Tak, tak. W ogóle się nie starał. I ludzie stwierdzili, idealny Homelander. Mm-hmm. No kurwa. No. Tak, on świetnie zagrał. Czwarty sezon mi się już nie podobał aż tak bardzo. Fabularnie mi się nie podobał. Po prostu dla mnie jakby odjechali trochę od tego, bo trzeci sezon mi się zajebiście. Trzeci sezon mi się tak kurwa podobał. A ten czwarty nagle i tu gorsza praca kamery, i ta fabuła jakaś taka trochę obsrana. I ten cały serial... No ja dalej, sorry, może to być kontrowersyjny, no. Ja nie mogę patrzeć na aktorkę Erin Moriarty, po prostu co ona ze sobą zrobiła, to jest... Wiesz, to już tam no jest, powiem ci tak, no, jej prywatna jakaś kwestia, nie wiem, no, jak ktoś chce sobie zrobić operację plastyczną czy coś takiego i ma na to pieniądze, no to wiesz, kto bogatemu zabroni, że tak powiem. No, ale potem to wpływa, no, nawet ja widziałem jeszcze, nawet tego serialu nie oglądałem, to ludzie mieli tam problem, no, nie, że aktor czarnoskóry brodę zgolił i ludzie myśleli, że to inny aktor jest. A, ten, MM chyba, no nie? Tak. I schudł w ogóle strasznie. Ale ten... Przywiązanie w ogóle ludzi do tego. No wiesz, bo to jest serial, który bardzo fajnie opisuje obecne realia, dlatego tak moim zdaniem bardzo ludzie się w to wczuwają. Tak. A ten czwarty sezon tak bardzo spłycił tą historię i... Bo to połączyłem temat w ogóle telewizji, to o czym mówisz, to mi się skojarzyło bardzo z The Boys, właśnie to o czym ty tak, mówisz. Tak, to jest bardzo jak The Boys, tak. Telewizja jest bardzo jak The Boys. Jakby, bo co do tego The Boys jeszcze wrócę, że kwestia polityczna jakby, ujmę to inaczej, jak masz kiepską fabułę i masz dużo jakichś takich wtop w tym serialu, to wiesz, dla mnie nieważne, czy tam se taką politykę w tym uprawiasz, czy inną, po prostu jest to słabe, no nie? Tak samo na przykład, nie wiem, czy kojarzy serial Ozark? Znaczy nie oglądałem, ale kojarzę, no. To czwarty sezon Ozarka, dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo, też po prostu fabuła już tam się nie trzyma kupy i mi już on po prostu, ten czwarty sezon tak obejrzałem z serii, dobra, już domordujmy to do końca, no nie? Sopranos i The Wire to dwa seriale, które kurwa wiem, że muszę nadrobić. Powiem ci tak, jedno co się zmieniło w ciągu tego całego czasu i to, powiem ci, że ten serial bardzo wiele zmienił w moim życiu i to może to cię zachęci do obejrzenia go. Mhm. I naprawdę, mówię tutaj 100% serio, bo jakby mnie inspirują często inne rzeczy niż muzyka, no nie? I wiesz, i to jest trochę coś takiego, że jako, że nie czytam za dużo książek i głównie dlatego, że jakby nie mam na to aż tyle czasu, no nie? Bo zazwyczaj relaksuję się w inny sposób i nie mówię tego, że książki są złe, są super, no nie? Tylko ja po prostu zwyczajnie nie mam nigdy na nie czasu i zazwyczaj po prostu czytam jakieś rzeczy w internecie, jakieś artykuły, bardziej takie rzeczy. Ale przynajmniej te seriale są czasami takim moim kontaktem z jakąś kulturą, że tak to ujmę. I serialem, który mnie absolutnie zniszczył, ale do takiego stopnia, że jakby... Bo wiesz, obejrzałem Breaking Bad, no nie? Dawniej, no nie? Nie wiem, czy gadaliśmy o tym, czy nie. Obejrzałem, genialne, rozjebał mnie i po prostu zobaczyłem drugi raz. Jeszcze bardziej mnie rozjebał, no nie? No. Super, no nie? Chyba nawet trzeci raz zobaczyłem. Dalej... Super. Potem zobaczyłem Zadzwoń do Saula. I widziałem jeszcze Better Call Saul, od razu mówię. No, Better Call Saul, tak. Ja mówię po polsku, ja oglądałem go po angielsku, ale będę mówił po polsku, żeby wiesz, wszyscy, którzy oglądają, wiedzieli, kto co tam oglądał. I Saul, super. Lepszy od Breaking Bad, tyle powiem. Okej. Okay. Jest inne tempo w nim i trochę o coś innego chodzi. Jest dużo wolniejszy, jest dużo taki spokojniejszy, ale rozkmina jest dużo głębsza. Jest... Dużo lepsze, wiesz, ogólnie aktorstwo i dużo lepsza po prostu jest, dużo lepiej się to trzyma kupy, ale trzeba pamiętać, to nie jest do końca serial akcji aż takiej jak Breaking Bad i tam trzeba na niektóre rzeczy trochę poczekać, ale jak już one trafiają, to o Jezu, jest koniec. Saula zobaczyłem raz, za drugim razem podobał mi się dwa razy bardziej i z Breaking Bad na przykład było tak, że za drugim razem po prostu lepiej go skumałem, i od razu widziałem w Walterze pewne takie skurwysyństwa, a w Saulu za drugim razem po prostu uznałem, że ten serial jest geniuszem, po prostu jest genialny. I później
stwierdziłem, że tak wszyscy gadają o tym jakimś Sopranos, no nie? To jest takie super, ten Tony Soprano i te sprawy, co to jest, no nie? Zobaczyłem to. I od tamtej pory jestem innym człowiekiem. Sopranos ma to do siebie, że jest... przemiana jest o wiele bardziej subtelna i serial o wiele lepiej tobą manipuluje, bo Breaking Bad też dobrze tobą manipuluje. Za pierwszym razem jak oglądasz to, jest szansa, że przez dość długi czas nawet racjonalizujesz wiele działań Waltera. Do pewnego momentu oczywiście zapewne, bo każdy ma w innym miejscu ten moment, w którym zaczyna nienawidzić Waltera po prostu. Mm-hmm. A Sopranos ma tak, że jest szansa, że zobaczysz ten serial i będziesz dalej lubił Tonego, no nie? Ale jak zobaczysz ten serial po raz drugi, to zaczniesz zauważać, jakim on jest kurwa hipokrytą, no nie? Zobaczysz serial po raz trzeci i masz, jaki to jest skurwysyn, no nie? Jaki jest... A ile ma sezonów Sopranos? Chyba z tego, co pamiętam, 6, ale ostatni jest podzielony na 2. Bo tak mówisz właśnie powtarzanie tych seriali. Mówię, kurwa, kiedy ty masz czas, żeby to powtórzyć w ogóle? Stary, my sobie to z Martą oglądamy do obiadu, no nie? To jest takie, że robimy obiad i ten serial sobie leci, no nie? Ale wiesz, ja go oglądam cały czas i słucham, co tam się dzieje. To nie jest takie, że on sobie na podglądzie leci, no nie? Ja na podglądzie nie oglądam seriali. Gadaliśmy o tych serialach i ja tutaj powiedziałem, że że inspirują mnie czasami dziwne rzeczy, no nie? Tak. I uważam, że Sopranos, że mam Rodzina Soprano po polsku się nazywa, ja mówię Sopranos, no bo po angielsku jest The Sopranos. I jakby uważam, że ten serial jest tak zrobiony i bardzo mi się to w nim podoba, że ten twórca tego serialu, czyli David Chase, jakby... I to jest zajebiste, to jest kurwa zajebiste, miał publiczność, która ogląda ten serial w dupie. Czyli znów się sprowadza wszystko do tego samego, no. Ale on miał w dupie ich w taki sposób, że jak powiedzmy była jakaś sytuacja, którą fajnie byłoby wyjaśnić, czemu tak jest. Nie fajnie byłoby to wyjaśnić. Lepiej zostawić, żeby to nie było wyjaśnione. Jak było coś, powiedzmy, totalnie z dupy, to przedstawimy to totalnie z dupy, no nie? Niech myślą, niech kminią, o co w tym chodzi, no nie? I jakby nie jest to aż tak może odjechane jak Twin Peaks, ale jest w taki sposób przedstawione, że jest przekaz artystyczny, jakby w pełni zrealizowany i jest taki przyziemny przekaz, że każdy to skuma, każdy będzie się przy tym dobrze bawił, no nie? Ale jak chcesz zajrzeć głębiej, zapraszam do zabawy, no nie? Rozkmin jest po prostu, można latami rozkminiać. Ale to jest właśnie taka stara szkoła, której jestem fanem. No. Nie wszystko trzeba mówić, nie wszystko trzeba pokazywać. Dokładnie. I ten serial jest absolutnym po prostu mistrzem tego. I on mnie naprawdę bardzo zmienił, jeśli chodzi o to, jak podchodzę do, powiedzmy, tworzenia rzeczy. Stałem się o wiele bardziej pewny siebie dzięki temu, że to zobaczyłem i skumałem pewne rzeczy. Bo po tym serialu łatwo można zauważyć, że oni często po prostu robili takie rzeczy, bo tak czuli, że będzie dobrze i byli w tym tak dobrzy, że zwyczajnie wiedzieli, że to przejdzie. Że wiedzieli, że jak zrobią ten ruch i mieli świadomość, że to jest kontrowersyjny ruch, to będzie dobry ruch, no nie? Nie mogę może podać przykładów odnośnie jakichś moich czy coś takiego do końca co do tego, to jest takie, wiesz, bardzo sytuacyjne, no nie? U nich tak samo. Może jestem w stanie podać kilka przykładów, ale nie oglądałeś tego, więc też nie będę cię tutaj zasrywał tym. Ale... Pogadamy o tym jak na drobie. Dokładnie. Ale powiem ci, że jakby wiele sytuacji, które tam się pojawiają, są no, naprawdę niesamowite i są czasami z dupy też, ale są z dupy i są w taki sposób z dupy, że gdzieś tam dalej jest to wytłumaczone, albo i nie jest wytłumaczone i ty się zastanawiasz, czemu tak jest. Samo zakończenie tego serialu też jest takie, że ono już jest samo w sobie jedną wielką króliczą norką tego, co tam się właściwie stało, no nie? Nie będę ci zdradzał niczego, po prostu kiedyś musisz to nadrobić. Ale skończę tym, że jakby ten serial dla mnie był po prostu czymś więcej niż tylko jakimś sobie tam takim serialem zrealizowanym tak, że było 13 odcinków na sezon i chuj, no nie? Wpłynął na ciebie osobiście. Tak, wpłynął na mnie osobiście i jakbym mógł, to bym go obejrzał jeszcze po raz szósty, kurwa, czy tam siódmy, czy któryś. Tuż przed odejściem z Czerwonych Gitar, wiesz, no jak wiadomo, odchodzisz z zespołu, w którym grałeś 8 lat, no nie?
jest to mimo wszystko jakieś, no, jakaś wielka decyzja w twoim życiu, umówmy się, no nie? No wiesz, odchodzisz z pracy, w której pracowałeś 8 lat, kurde, no, jakby wiesz, miałem jak każda osoba różne myśli na ten temat, że może jednak podejmuję trochę zbyt ostrą decyzję, może to mi się zmieni, może powinienem zostać, może ja tylko tak, wiesz, tutaj, nie wiem, jestem rozpieszczony jakiś, czy jakiś tam sraki, no nie? I kurde, no i wiesz, i taki miałem tu taką trochę walkę z tymi różnymi myślami i w pewnym momencie siedzimy sobie z Martą i ona coś tam sobie przegląda właśnie na najbliższe jakieś wydarzenia w okolicy czy coś takiego, a potem sobie przegląda jakieś prace chyba z tego co pamiętam na Instagramie różnych artystów i nagle chyba pojawił jej się obraz Beksińskiego, no nie? Jakoś tak to było mniej więcej. I ona, o kurde, Beksiński, no nie? I nagle, wiesz, ona przypomniała, bo ona bardzo się nim też jara. I mówi, kurde, może byśmy na jakąś wystawę Beksińskiego pojechali? Ja tak mówię, jak jest jakaś w okolicy, to jedziemy, no nie? No wiesz, jego główne muzeum obrazów, z tego co pamiętam, jest chyba w Sanoku. I tak, rodzinny Sanok. Dokładnie, i tam trochę daleko jest, umówmy się. Ja raz tam grałem koncert bardzo daleko. Ale ona zaczęła sprawdzać i tu patrzy, tu jeszcze jakaś chyba w Częstochowie, jedna jeszcze jakaś wystawa była chyba i nagle Pabianice pod Łodzią, no nie? To jest kurde stary... Tam też jest festiwal filmowy, na którym był mój film. O, popatrz. Festiwal Kocham Dziwne Kino. O, popatrz, ciekawe. I widzisz, i nagle coś takiego, że w Pabianicach jest wystawa Beksińskiego i to taka kurde konkretna, no nie? I ja mówię, dobra, do kiedy ta wystawa jest? O, jeszcze przez 2 miesiące. Jedziemy w ten weekend, no nie? Po prostu dosłownie, wiesz, wsiadamy w samochód w ten weekend, chyba, nawet weekend chyba był za 2 dni, no nie? I akurat nie miałem koncertów wtedy. Jedziemy, pędzimy tam, no nie? I kurde, stary, poczytałem sobie jeszcze o nim nawet specjalnie, żeby tak się dowiedzieć, na kogo właściwie wystawę jadę, no nie? I jakby znałem jego pracę, ale wiesz, to było takie, że... No, wiesz, no znałem kilka, no nie, no bo tam, wiesz, na internecie ludzie przerzucają się tymi niektórymi i tam, wiesz, one nawet nazwy nie mają, dlatego nawet nie mówię, jak się nazywają, no nie. One są takie mocno, wiesz, dumersko-internetowe, więc jakby ludzie się tam nimi przerzucają na różnych tam różnych miejscach. Beksiński to nasza duma narodowa. No, duma. I to też był bardzo twardy, tak jeszcze tylko dopowiem, że trochę od niego zwajt, trochę z Kawińskiego, bo gdy mnie ta cholerna, tragiczna jego śmierć, on był bardzo otwarty na nowe możliwości, na grafiki w komputerze. Dokładnie. Myślę, że on będzie robił zajebiste rolki na Instagramie. On by podbijał świat, sądzę, ale powiem ci, że kurde, pojechałem na tą wystawę i no... I koniec. Tak mnie kupiła ta wystawa, stary. Tak mnie niesamowicie ta wystawa zainspirowała, ten człowiek. I jakby nie podobało mi się tylko jedno na tej wystawie. Nie podobało mi się to, bo tam taka babka o nim gadała, no nie? I nie podobało mi się to, że ta babka, która o nim gadała i opowiadała, ładnie recytowała to, co tam, wiesz, on osiągnął i to, kim jest, i to, co tam namalował, z kim pracował i te sprawy. To było ciekawe. Ale odczułem, że ona... nie rozumiała jakby istoty tego, na czym polega ta praca, no nie? Bo ja gdzieś czułem, że rozumiem, no nie? Mówię to w takim sensie, że ja wiem, jak to jest, jak wstajesz rano i jesz jakieś śniadanie i jedyne, o czym myślisz, to żeby zamknąć się w studio, nagrywać, wyjść, zjeść obiad, wrócić do studia, nagrywać, i w ciemności totalnej w ogóle, ja na przykład teraz jak siedzę, to w ogóle mam zasłonięte żaluzje w totalnej ciemności, no nie, tylko wiesz, ja i muzyka, cokolwiek. I po prostu robisz rzeczy, no nie, i po prostu wstajesz rano, robisz, idziesz spać, wstajesz rano, robisz i tak dalej, no nie. I poczytałem sobie o nim i on dokładnie tak żył, no tak, nie. Tak, wstawał, malował, dokładnie tak. On się przeprowadził do Warszawy tylko po to, że miał obok, wiesz, sklep z farbami i płótnami, no nie? Tak. On tylko dlatego się tam przeprowadził, no nie? On nic innego w życiu nie robił, znaczy robił, ale wcześniej, ale później już, tylko, kurwa, malował obrazy, no nie? I on nazywał już te obrazy, wiesz, jakieś AA, AB, AC, XZ, XYZ, cokolwiek. Bez tytułu, już, tam już nawet nazw nie było potrzebnych, no nie? Po prostu to był, wiesz, i ludzie tam się doszukują jakichś rzeczy na tych obrazach, jakichś tam, wiesz, głębokich przesłań. Jebać to! To są po prostu jakieś jego wizje w danym momencie, wiesz, to nie musi mieć wszystko przekazu, no nie? To po prostu on
wstawał rano i po prostu chlapnął sobie coś nawet pewnie na to płótno i było takie, o, z tego wyjdziemy, zobaczymy co pójdzie dalej, no nie? I ja też mam tak czasami, że biorę gitarę, pierdolę jakiś akord, krzywo wyjdzie, ej, ale to właśnie było to, to właśnie był ten dźwięk, no nie? I to nie jest takie, że ja tutaj myślałem w tym momencie o tym, jak, nie wiem, zniszczyć system, kurde, czy coś takiego, tylko ja myślałem o tym, że uderzyłem krzywy akord, no nie? Który mi pasował i to nie zawsze musi być takie głębokie, no nie? To po prostu jest, to po prostu robisz to. Robisz to, bo tylko to w życiu umiesz robić, no nie? Niesamowita była ta wystawa, niesamowity jest Beksiński, po prostu wyobraź sobie, że ten koleżka, po prostu te obrazy, które tam widzisz, to on se tak po prostu wstał rano, pierdolnął go i zaczął robić kolejny, no nie? Bo jakby on jakby trafił w takie inne miejsce w moim sercu, że tak to ujmę, no nie? Że niekoniecznie chciałem się jakby, wiesz, tam wchłaniać w jego wszystkie po prostu meandry istnienia. Bo ty widzisz proces, a nie efekt. Ja widzę, dokładnie. Efekt końcowy to jest jedno, to jest ten proces, z którym ty się utożsamiłeś. Tak, ująłeś to zajebiście. Ja widzę proces. Ja tam widzę proces i widzę proces, który jest moim procesem, czy też jego procesem, jest naszym procesem. Mhm. I ja wiem jedno. I on też o tym wiedział. Jeśli chcesz coś, kurwa, osiągnąć, to nie ma innego procesu na to. Nie ma. Jest tylko taki proces i jak myślisz sobie, że to wyjdzie inaczej, nie wyjdzie. Po prostu wstajesz rano i to robisz. No. I to jest super, no nie? To jest po prostu świetne. I on, jak on się jeszcze o tym wypowiadał, ja czytałem parę wywiadów takich z nim, no niesamowite. Taki skromny facet, w ogóle on też miał to w dupie, no nie? On nie chciał w ogóle o tym opowiadać, o tej sztuce. Tak, dokładnie. On mówił, że inny jego koleżka mówi, że on to błotem smaruje po tym płótnie i tak mi się to podobało, no super, no nie? Po prostu niesamowita postać. On chce tak, żeby się broniła sztuka, on nie ma ochoty o tym gadać i się doszukiwać. Dokładnie. Jakiejś aluzji tego. Wiesz, nie chodził na wręczenia nagród, nie chodził na wystawy, on po prostu robił, on po prostu był od robienia obrazów, od malowania, jak przysłowiowa dupa od srania, no nie? Mm-hmm. Tak, i dokładnie. Ja po prostu, on mi pokazał, że to jest moja droga i tutaj jeszcze dołączę do tego to, że jak mówię, wracając do początku tej historii, to było w momencie, kiedy chciałem odejść z czerwonych gitar i się trochę jeszcze tak, wiesz, cykałem mojej decyzji i miałem takie, czy na pewno, czy to może jest dobry pomysł, może lepiej zostać tam, ciepła posadka, wiesz, kurde, te sprawy. Poszedłem na tą wystawę i już wiedziałem, jaka będzie. Wtedy pojawił się Retropolent, jak zobaczyłeś Beksińskiego. Znaczy, no, ten pomysł, zaraz do tego dojdę, skąd on się wziął, ale ogólnie on pokazał mi, jak trzeba to po prostu robić, no nie? I on pokazał mi, jaki trzeba mieć do tego stosunek, jak należy się za to zabierać, jak należy być, wiesz, pewnym siebie i jak trzeba napierdalać te rzeczy, żeby to wyszło, no nie? A Retropolent samo w sobie to wzięło się tak naprawdę z żartu. Łączy się Sopranos, Beksiński, tak. To co zobaczyłeś, tak. Jak to na ciebie wpłynęło, to co przeżyłeś, ta trasa koncertowa, która była właśnie potrzebna, żebyś tak, wiele rzeczy sobie uświadomił. Był stylofon, telewizja. Jesteś, tak. Głównie można powiedzieć, że w dalszym ciągu ty jesteś twórcą internetowym, ty z tego żyjesz i teraz tworzysz serię, która nazywa się Retropolent, czyli znane melodie zagrane na gitarze w stylu retro, gdyby powstały w Polsce, tak? Dokładnie. Iron Man, Californication, Numb, wiele różnych. Teoretycznie można by rzec, że jest to coś, co w podobnym stylu już inni robili lata temu, a jednak u ciebie uważam to chwyciło. Mhm. Co według ciebie było sukcesem bardziej? Bo ta prostota wykonania i też tej całej toczki, bo oczywiście również wideo, plus twoje możliwości gitarowe, napierdalanie na tej gitarze jak niemożliwy, czy jednak to powiedzenie, że ludzie najbardziej lubią melodie, które już słyszeli, które już znają? Wiesz, to jest trochę coś takiego, że umówmy się, na pewno łatwiej jest prezentować ludziom melodie, które znają, niż swoje własne nowe twory. Ja osobiście uważam, i to jest też moje doświadczenie, które zyskałem grając na stylofonie, tak jak powiedziałem wcześniej, wspomniałem tylko, że robiąc stylofon popełniłem wiele błędów, ale właśnie Retropolent teraz te błędy koryguje. Opiszę może teraz te błędy, żeby było wiadomo, o czym tak naprawdę mówię, bo to jest też, uważam, istotna informacja dla ludzi, którzy może chcieliby być twórcami cyfrowymi, i gdzieś też te błędy popełniają, albo nawet o nich nie myślą, no nie? Więc pierwszy błąd, jaki popełniłem na stylofonie, to jest taki, że nie promowałem siebie. Jeśli zobaczysz jeden z moich filmików, którykolwiek, co na nim widzisz? Jest instrument, a nie ma ciebie.
są moje ręce i jest instrument, dokładnie. Mm-hmm. Promuję tak. instrument o nazwie stylofon i swoje ręce. Nie promuję siebie. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że w tym momencie już mój pomysł jest do bani, no nie? No bo, no wiesz, no bo, okej, okay, fajnie, że wiesz, ludziom się to spodobało, oglądali to, nie neguję tego, to było, i ja też się przy tym świetnie bawiłem, ale przeciętny człowiek, jak to zobaczy, to zazwyczaj ma myśl, to zostało zrobione, to powstało, jest grane na stylofonie, a nie, że gra na nim Maro, no nie? Tylko nie, jest grane na stylofonie, no nie? I osoba, która na nim gra, jest praktycznie, wiesz, duchem, no nie? Ona jest takim jakby istnieniem, które tam sobie po prostu jest przy okazji, no nie? Mhm. I jest na jakimś kanale, co się nazywa Maro Maro 137, chuj wie, o co w tym chodzi, no nie? Ale wiesz, nikt nie myśli o tym, że to jest człowiek tak naprawdę, dopóki tego człowieka nie zobaczy. To niestety, wiesz, to nie jest takie, że ja tutaj oczerniam jakichś ludzi, po prostu to jest taki, tak jest po prostu, wiesz, jakby nie myślisz o tym, kto na tym gra, bo wiesz, oglądasz tych filmików 1000 dziennie, no to co masz się zastanawiać, kurwa, nad każdym, no nie? Ale jak już jest filmik, gdzie widzisz gościa, który na tym gra, widzisz jego mordę, no nie, widzisz jak stoi, jak gra, jak tam sobie robi cokolwiek, to trochę inaczej zapamiętujesz ten filmik, no nie? Rozumiesz, o co mi tutaj chodzi. No jeszcze to... u ciebie w twoim przypadku no. Retropolenty, ta kamienna twarz, tak zwane smile in Polish. No to jest tam, wiesz, to już jest tam, bym powiedział, to już są szczegóły jakieś tam tej całej kreacji, no nie, ale... Mógłbyś się w końcu trochę uśmiechnąć, no bez przesady, no. A tam pierdolę to. Ale ten, ale jakby bardziej chodzi o to, że mówię, pierwszy błąd, nie promowanie swojej twarzy i też swojej osoby, bardzo, bardzo duży błąd. Tak, drugi bardzo błąd? Duży błąd. Drugi błąd, nie granie na swoim... jakby takim, bym powiedział, wiodącym instrumencie. I do tego też mnie nawiązywała jeszcze trzecia rzecz. Ale tutaj mam na myśli to, że wiesz, no stylofon nigdy nie był moim pierwszym instrumentem i w wielu miejscach, no to nawet ciężko powiedzieć, że to jest instrument, no nie? To jest po prostu taka zabawka trochę, no nie? Ale wiesz, ale jest to coś, czego musiałem się trochę nauczyć robić, zaakceptować też to i w ostateczności, wiesz, i tak zawsze lepiej grałem na gitarze, no nie? Po prostu. I tyle. Finito, no nie? Po prostu gitara jest moim przewodnim instrumentem, na niej wszystko tak naprawdę opracowuję, rozszyfrowuję, tworzę, wymyślam i co najwyżej później to odgrywałem na stylofonie, no nie? Dlatego, no, więc właśnie. Idąc dalej, trzecia rzecz i to się trochę wiąże z tym drugim, ale trzecia rzecz to jest takie jakby, to jest jakby to dobrze ująć. Uderzaj w swoje mocne strony. Ja dzięki temu, że uderzam teraz w swoje wszystkie najmocniejsze strony, stary, ja teraz po prostu... To, co teraz robię, to jest, kurwa, top 10 moich najmocniejszych stron. Mm-hmm. I stary, tylko dlatego to tak wygląda i działa, bo wszystko, co tam widzisz, to są moje najmocniejsze strony. Mm-hmm. Nie ma miejsca na słabą stronę. Wszystko to są moje najmocniejsze strony. Ale na przykład, jakbyś mi zabrał kostkę od gitary, to już zobaczysz moją najgorszą stronę. Ale jak mam kostkę od gitary i gram z kostką i palcami, przykładowo oczywiście mówię, to zobaczysz moją najmocniejszą stronę. Więc wiesz, to jest takie coś. Wychodzę ze strefy komfortu muzyką, jeśli już, ale nie wychodzę ze strefy komfortu do takiego stopnia, że ktoś inny to odczuje. Mhm. Bo jak ktoś, jak twój widz odczuwa to, że wychodzisz ze strefy komfortu, ale wychodzisz z niej i nie jest ci w niej komfortowo, to uwierz mi, to się też odbije na twojej jakby oglądalności. Widzowie wszystko widzą. Widzowie to odczują od razu, no nie? A w tym, co robię teraz, w tych filmikach dłuższych i nawet w tych gadanych kwestiach, jak tam udaję tego, jakby takiego, można powiedzieć, Jaruzelskiego, zrobiłem to wszystko tak, że robię to w taki sposób, że nie widać tych złych cech, jakby, no nie? Zamykasz się w jakiejś postaci jednocześnie. Tak. Wychodzisz ze strefy komfortu, ale zamykasz się też w jakiejś postaci, bawisz się w parodię, nawiązanie. Tak. Jednocześnie ty się czujesz w tym dobrze i potem też widownia łapie aluzję. I to działa. Także to jest, to jest taki krótki przepis na to. Jednocześnie takie, że przysłowiowe jakieś wyjście z szafy. Dokładnie. A kolejna rzecz jeszcze jest taka, że jak robisz te filmiki, to wiesz, mówię, to jest coś takiego, że ta postać, którą tam wykreowałem, jest w dużym stopniu mną, no nie? To nie jest takie, że ja tam gram jakiegoś, wiesz, obcego człowieka, no nie? Tylko to jestem ja, tylko trochę przerysowany, no nie? Ale wiesz, to jest takie, że, kurde, ta retro ponad mi się, jakby ta seria podoba mi się dlatego, że to jest autentycznie to, co zawsze chciałem robić, tylko nie potrafiłem tego znaleźć, no nie?
I może te wszystkie właśnie inspiracje, które gdzieś tam na drodze mi się pojawiły, sprawiły, że z każdej wyciągnąłem ten jakiś taki mały, wiesz, uszczknąłem ten mały kawałeczek i nagle z tego wszystkiego stało się, nie wiem, stało się to, że zacząłem robić takie rzeczy, no nie? Ale też dzięki temu już nie sięgasz po żadne inne instrumenty, tylko już gitara. Bardzo bym chciał, żeby to była gitara przede wszystkim, no nie? Mm-hmm. Może tak to ujmę, bo wiesz, kurde, no umówmy się. Inne instrumenty mogą cię rozkojarzać, tak mi się wydaje. Mogą rozkojarzyć mnie i widza tak naprawdę, no nie? Mm-hmm. A wiesz, a na gitarze wiem, już teraz mam pewność, że tak jest, jestem w stanie coś powiedzieć po prostu tą gitarą. Dawniej, przez to, że też grałem w czerwonych gitarach i przez to, że tak to wyglądało, jak wyglądało, gdzieś czułem się stłamszony. Ja ci powiem tak, Marek, że ja bym tutaj coś tak spuentował, że no. Ty ze wszystkich uzależnień w życiu wybrałeś akurat gitarę. Tak. To jest bardzo... i dzięki temu sobie jakoś sobie radzisz na tym USP-dole. Bo... Tylko teraz pytanie, takie trochę, nie wiem, czy biurowe, korporacyjne, gdzie widzisz siebie za 5 lat? Kurde, powiem ci szczerze, powiedziawszy, czas pokaże, nie myślę nawet o tym. Fajnie, jak to postępuje sobie tak ładnie, jak postępuje. Ja mam na to jeszcze bardzo dużo pomysłów i bardzo bym chciał, żeby to cały czas było naturalne przede wszystkim, no nie? Jak na razie jest w 100% naturalne wszystko i jestem z tego... Powiem ci nawet lepiej, stary. W ogóle ja rzadko tak mówię o swojej twórczości. Zazwyczaj jestem bardzo krytyczny, bardzo chujowy co do tego i nienawidzę rzeczy... Znaczy, uwielbiam rzeczy, które robię, ale na początku muszę też przejść przez pewien proces i z czasem zawsze mam takie, kurwa, zrobiłbym to lepiej, no nie? A to tak zawsze jest przy wszystkim, Marek. No to jest, ale wiesz, mówię, co? To jest, cokolwiek tworzysz, to jest wszystko dobrze, póki ktoś ci czegoś nie przypomni, co zrobiłeś lata temu. Wiem. Ale wiesz, co ci powiem? Jak mam to Retro Poland i sobie oglądam te klipy, powiedzmy, kurwa, powiem ci, ja czasami nie wierzę, że to ja zrobiłem. Naprawdę. I nie mówię tego w takim sensie, że tutaj się teraz chwalę, że jestem taki fajny, no nie, i te sprawy. Nie jestem fajny. Ale to jest to, no, poczucie własnej świadomości właśnie. Po prostu, no, to jest to. Mam coś takiego, że to oglądam i mówię, kurwa, że ja to wymyśliłem, no nie? Że to wyszło. Że to w ogóle wyszło, no nie? Bo ja ci opowiem, jak to w ogóle wyszło, bo to jest, kurwa, niesamowite, no nie? Powiem ci, najlepsze pomysły czasami się biorą z takich z dupy miejsc, kurwa. A to gadaliśmy przy rozmowie o kiblu, o pomysłach, w inspiracjach od łazience. No na przykład, no nie, ale tutaj nie wyszło to w łazience, o dziwo. Tutaj było tak, że siedzimy sobie z Martą na śniadanku, no nie, haps, tam jemy jakieś sobie, nie wiem, kanapeczki z czymkolwiek, no nie, i nagle, nie wiem, czy to ona, czy to ja, ktoś rzuca tekstem, że ty, jak jest sobie taki utwór Enter Sandman, no nie, to po polsku to by było Wejdź piaskowy mężczyzno, no nie, i tam wiesz, i kurwa ze śmiechu leżymy, no nie, to potem druga osoba tam, ty, a Smoke on the Water to kurwa dym na wodzie, no nie, potem jakiś kolejny tam, wiesz, kolejny jakiś tam przykład, nie wiem, że cokolwiek, nie wiem, Sweet Child of Mine to jakieś słodkie dziecko z moich, no nie, czy tam cokolwiek, takie wiesz, z dupy jakieś rzeczy, no nie. I tam Crazy Train, szalony pociąg, no nie? I bekę mamy z tego, kurwa, taką, wiesz, no po prostu, wiesz, takie, jak takie, wiesz, głupki dwa po prostu. I się tak śmiejemy. I ja tak w pewnym momencie mówię, ty, a co by się stało, gdybym tak przerobił to na taką trochę bardziej polską wersję, te utwory, i zrobił takie filmiki na Instagrama, no nie? Bo to, kurde, śmieszne to jest, no nie? Takie fajne, no nie? Coś w tym jest, no nie? I Marta mówiła, dawaj, no, pierdolni, no nie? No i tak sobie pomyślałem, dobra, ale wiesz, podejdźmy do tego profesjonalnie, no nie? Bo pomysł jest śmieszny, ale musi być też odpowiednia sceneria, musi być też odpowiednia jakby sposób nakręcenia tego, odpowiednio zagrane, na odpowiednim brzmieniu, no nie? I wiesz, i Marta podrzuciła mi później jeszcze ty, a ty lubisz te takie dywany, wiesz, te wszystkie takie tureckie, no nie? A co jakbyś za sobą taki dywan powiesił, no nie? I ja takie, kurwa, genialne, no nie? I szybko wchodzę na OLX-a, bang, 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 znalazłem, no nie? Czy tam, nie chyba, tego chyba nawet z Allegro lokalnie zamawiałem, nieważne, no, używany w każdym razie. Bang, dywan leci, no nie? Chyba nie wiem, za ile go kupiłem, za 200 czy coś takiego, w ogóle, kurwa, tanio jak chuj. Potem tak się zastanawiam, ale mówię, kurde, no jak to ma być takie oldschoolowe, no to nie mogę tego kręcić, kurwa, telefonem albo tam jakimś, nie wiem, aparatem zajebistym, no bo to od razu będzie takie, kurde, fake, no nie? To nie może tak być. Ja mówię, kamera VHS. Biorę to, no nie? Szukam po Elixie, bang, 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 bang. Znalazłem, no nie? Jakąś taką w naprawdę dobrym stanie kamerę właśnie VHS-C zamawiam, no nie? Wziąłem, kamera już jest, działa, wszystko super. Cacy, no nie?
No i tak sobie myślę, no dobra, no tam brzmienie to już tam ustaliłem gitarowo, wiesz, no już tam nie będę zanudzał tym, co tam używam i cokolwiek, no bo to tam, kogo to kurwa obchodzi. Mm-hmm. I wiesz, połączyłem te wszystkie pomysły i wiesz, i ten jeszcze image taki, że siedzę sobie w tych jakichś kurtkach z Vinted, no nie, tych takich, wiesz, kurde, tych no, takich szereszących kurtkach. No, to takie second handy już tu weszły ostro. No, i kurde, i ten obrazek, i zobaczyłem sobie, jak to wygląda na tym, wiesz, na tym obrazku, no nie, i takie... Kurwa, to jest super, no nie? To wygląda świetnie, no nie? I zacząłem, bo zrobiłem sobie na początku chyba 10 takich właśnie utworków, poprzerabiałem je, no nie? Wiesz, tych takich riffów tam poprzerabiałem. I tak zrobiłem sobie takich 10 filmiczków i pokazałem Marcie, no nie? Mówię, co o tym sądzisz, no nie? I ona tak ogląda i tak, kurwa, to jest super, no nie? I tak przewija, a puść mi jeszcze raz to. I takie, ale to jest fajne, no nie? A potem sobie idziemy gdzieś do sklepu i ona sobie nuci jeden z tych motywów, który ja tam zagrałem, ten przerobiony riff, no nie? I ja tak sobie myślę, mówię, kurde, chyba może to ma sens, no nie? Skoro, bo wiesz, ja Marta zawsze obczaja moje rzeczy wszystkie, które robię i jest dla mnie chyba najważniejszą opinią, jaką mi właściwie przekazuje po tym, jak coś zrobię. Często jej opinia wręcz sprawia, że ja bardzo wiele rzeczy zmieniam w utworze i zawsze to wychodzi na lepsze, no nie? I tutaj właśnie jak zaczęła nucić te moje rzeczy tak sama z siebie, to miałem takie, o kurde, no nie? O kurde. No i opublikowałem pierwsze chyba Smoke on the Water i on już poszedł lepiej niż moje inne filmiki na Instagramie, no nie? Bo w ogóle wcześniej ja nawet nie wrzucałem za bardzo czegokolwiek na Instagrama, no nie? Ja tak, bo cię taka przerwa była. Tak, przerwa, kurwa, tam nie było w ogóle początku, no nie? To jest takie, że ja na Instagramie miałem tylko tych tam 2000 obserwatorów, dlatego że jak wydałem płytę z Popkiem, to wszystkie jakieś takie największe psychofany Popka mnie polubiły i wysłały mi wiadomość pod tytułem, żeby się spotkać z Popkiem i tego typu rzeczy, no nie? Więc to była moja widownia, więc wiesz... Czemu pisali w ogóle do ciebie? No bo oni byli psychofanami Popka i chcieli przez kogoś, kto jest jakiś, powiedzmy, bardziej ludzki, że tak to ujmę. Jakby to był może... twój sąsiad, nie? No dokładnie, no nie? I wiesz, myśleli, że może uda im się przeze mnie, no nie? I wiesz, i tego było naprawdę od cholery. Praktycznie sądzę z 1500 osób to byli ci od Popka, no nie? Ale nie ci, których bym chciał, tylko ci, którzy po prostu musieli być, no nie? Oczywiście, wiesz, też ich nie obrażam, bo słuchali tej płyty, podobała im się i wszystko spoko, tylko mówię, no to była też pewna interesowna często decyzja z ich strony. I wiesz, i ten mój Instagram to była praktycznie stary dziura. Śmierć. Nie ma go. Zagruzowane tak jak się da, w ogóle to nie istniało. Ja tam nic nie wrzucałem, bo jeszcze czwarty powód, dlaczego stylofon nie był dobrym pomysłem, bo format jego był bardzo nieinstagramowy, w sensie, że stylofon jest szeroki, a nie wysoki, jeśli wiesz, o co chodzi. Tak, no to prawda. To rozumiesz, prawda. O co chodzi. Tak, wertykalne wideo, te sprawy nie ma. A no to jaki teraz w takim razie masz plan, żeby to nie umarło? I żebyś dalej ciągle mógł coś publikować, właśnie jak długo, ile z tego materiału RetroPolent, żeby tworzyć, jak ty to widzisz? Ja ci ujmę to tak, ja to robię tak bardzo... No bo to jest jako też jeden z zarobków, RetroPolent. Znaczy na Instagramie to nie zarabia, na Instagram jest tylko czysto promocyjny. Tylko YouTube. No. YouTube zarabia, Facebook zarabia, Spotify zarabia, Patreon zarabia. I wszelkie inne portale, jak ktoś wykorzysta moją muzykę gdzieś, to ja z tego też coś mam. Bo tak, bo z tego też robię, wykorzystują rolki, tak, nie? Tak. I wiesz, jakby to jest w ogóle spoko sprawa. Znaczy, jak wykorzystują te takie moje filmiczki, to z tego akurat nic nie mam, ale jak wykorzystują moje wersje oryginalne tych utworów, to wtedy z tego coś mam też, no nie? Ale wiesz, jest mi obojętne. Promocja instagramowa zawsze jest dobra, każda, nawet ta... bez mojego jakiegoś głębszego zysku w sensie finansowego, bo każda osoba może się okazać kimś, kto później kupi twoją płytę albo będzie chciał cię słuchać, no nie? Więc to trzeba to szanować mimo wszystko. Jak wrzuciłem drugi filmik, Enter Sandman, wybuchło. Kurwa, wybuchło nagle. Po prostu, wiesz, po tym Smoke on the Water miałem takie, no tam se coś tam pójdzie. Wróciłem tego Sandmana, ja pierdolę, stary, nagle, kurwa, cały internet o tym gada, no nie? I algorytmy internetu cię pokochały, nie to wszystko, co i telewizji. Tak, wszystko wyjebało, ale to tak wyjebało, ja, stary, jeszcze wtedy byłem w Czechach, no nie, bo z Martą sobie pojechaliśmy akurat w góry połazić i nagle znajomi do mnie piszą, Maro, kurwa, tu jesteś na Make Life Harder, tu gdzieś tam, ja pierdolę, no nie? I ja takie, zaraz, co tu się dzieje, no nie? Bo ja właśnie tutaj przyjechałem i zasięgu nie mam, no nie?
jeśli chodzi o coś, co ma wybuchnąć i wiesz, i te sprawy, wiesz, to nie jest tak, że ja robiłem te rzeczy po to, żeby zyskać kurwa sławę, no nie? Nie, nie, ja robiłem je dlatego, bo miałem z tego bekę, no nie? Bo z Martą kurwa leżeliśmy na ziemi wymyślając te pomysły. I jak wprowadzałem je po raz pierwszy do internetu, to szczerze powiedziawszy, ja, wiesz co sobie powiedziałem na początku? No. No, zrobię może 50 takich filmików, bo mi się to śmiesznie robi. Jak jeden się wybije, to będzie fajnie. Jak się żaden nie wybije, to chuj. Wybił się drugi. I wiesz, i kurwa, i od tamtej pory już praktycznie można powiedzieć, moje życie zrobiło kolejne kurwa 180 stopni, wyjebało się na dach. I wiesz, i nagle jest takie, o kurwa, no nie, no to muszę teraz z tym pracować, ale super, bo jest gitara, jest fajne granie, jest fajne, wiesz, fajne pomysły tutaj można zrobić. I powiem ci szczerze, wiesz, tych coverów to można zrobić nieskończoność. Nie wiem, no, czy one się tak, kiedyś... Właśnie no. Nieskończona ilość coverów, ale miałeś może coś takiego, skoro, jak pamiętam, opowiadałeś mi o genezie dostania się do Czerwonych Gitar i jak no, telefon od Mateo w sprawie współpracy z Popkiem. Tak, tak. I to wszystko tak się po kolei działo, to czy właśnie, czy po tym Retro Poland, to ja tak zastanawiałem się, kto zadzwoni teraz do ciebie? Co teraz się tu może wydarzyć? Czy ty już miałeś coś takiego, czy coś jeszcze odmówiłeś o czym nie wiemy, jak ty to byś na to patrzył? Wiesz co, no musiałem tam jakimś może kilku osobom gdzieś tam odmówić, kilka rzeczy zaakceptowałem, kilka odmówiłem, na przykład zaakceptowałem wywiad w Radio Czwórce, co mi się bardzo podobało, fajnie tam było. Odmówiłem może jakichś tam kilku osobom, bo po prostu chcieli mnie gdzieś tam, przepraszam, wykorzystać, a już jestem troszeczkę starszym chłopcem, więc wiesz, nie tak łatwo może już w tym momencie wiesz, ruchać. Wiesz, bo ja to myślałem o czymś takim większym, właśnie takich, wiesz, zespołach, czy nie tylko zespołach, ale że gdzieś potrzebują kurwa gitarzysty i z twoimi zdolnościami, no ty tych większych muzyków, no rozpierdalasz, Marek, no to... Wiesz co, powiem ci tak, ja może i ktoś by chciał mnie nawet w zespole gdzieś, nie wiem, ale ja bym nie chciał w tym momencie, dlatego że po tej trasie Czerwonych Gitar ja naprawdę potrzebuję dłuższego odpoczynku. I potrzebuję też potrzebuję w końcu zacząć robić coś z myślą o sobie. Bo kurwa, ja stary przez ostatnie, nawet nie wiem ile lat, robiłem zawsze coś dla kogoś, dla czegoś, dla czyjegoś innego zysku, czyjegoś innego marzenia i... Kurde, wiesz, płyta z Popkiem to może była taka jedna z pierwszych rzeczy, która była czymś, co było moim marzeniem. W ostateczności może było tak, że gdzieś, wiesz, rozmyło się to później na więcej jakby osób, ludzi, którzy zaczęli też tam maczać w tym palce, ale w ostateczności uważam, że ja jakieś tam swoje marzenie spełniłem. Ale powiem ci, to co robię teraz i to do czego teraz dążę, to może ktoś pomyśleć, że to jest trochę samolubne, że tak robię, ale ja już naprawdę, stary, większość swojego życia, mówię, robiłem coś zawsze, kurwa, dla kogoś i dość już tego, no nie? Ja już chcę pracować na swoje, ja już chcę robić coś, z czego ja będę kojarzony. Coś, co ktoś powie po latach, że o, to jest ten Maro, co kurwa robił te retro covery, no nie? I to jest dla mnie, to, jak ktoś tak o mnie powie, to będę dumny z tego, no nie? Powiedz mi tak, Marek, jakie plany na nową płytę? Kiedy nowa płyta? Co to będzie? Co? Jakie masz plany? Wiesz co? Mam plany takie, jak nauczył mnie mój nowy mentor Zdzisław Beksiński. Napierdalać po prostu. I ja praktycznie powiem ci tak. Ja już nawet nie myślę o tym w kategoriach nowych płyt. Ja myślę o tym w kategoriach tego, żeby cały czas coś fajnego robić. Wstaję rano i myślę o tym, czy dzisiaj zrobię nowy utwór, czy dzisiaj zrobię nowy utwór Retro Poland, który utwór by tu może skawerować, który by brzmiał fajnie, może ludzie mi podpowiedzą, który by utwór chcieli, żeby zrobić. Wiesz, mam dowolność pewną, no nie? I to jest takie, że ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo mam taką w obecnym momencie sytuację antywypalającą się. To też jest bardzo istotne i to też jest coś, czego nauczyły mnie stylofony. Bo stylofony były takie, że łatwo było się na nich wypalić. Bardzo łatwo. Wystarczyło, kurwa, że po prostu coś cię wkurwiło po drodze i już praktycznie miałeś tego dość, no nie? Tutaj jest tak, że nawet jak coś pójdzie mi gorzej, albo coś, powiedzmy, nie wiem, no, nie chwyci aż tak dobrze, jak mogłoby chwycić, to trudno, bo mam gotowy kolejny utwór, który zaraz wypuszczę i może on chwyci, no nie? A jak ten kolejny utwór nie chwyci, to mam jeszcze kolejny utwór gotowy, który mi się bardzo przyjemnie robiło i było to zajebiste.
I wiesz, stary, jakby ja nie mam teraz takiego czegoś, że ja nie wiem, jak, co by się musiało stać, żebym się wypalił. No bo musiałbym chyba, stary, naprawdę znielubić gitarę, a ja całe życie walczyłem o to, żeby właśnie na tej gitarze takie coś prezentować, no nie? Ja całe swoje, kurwa, pierdolone życie o to walczyłem, no nie? I jakby jestem teraz w takim momencie, w którym w końcu jest widownia, która chce to zobaczyć, no nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? I jakby, szczerze powiedziawszy, może im się to znudzić, wiesz, wszystko się może kiedyś znudzić, ale ja dążę teraz do tego swoim działaniem, żeby zyskać ludzi, bo wiesz, content się może znudzić, ale ktoś, kto będzie twoim fanem i będzie chciał słuchać twojej muzyki, czy też twoich coverów, czy też twojego czegokolwiek, co robisz, będzie twoim fanem na dłużej, no nie? I ja obecnie dążę teraz do tego, żeby właśnie pozyskać fanów, pokazać im tą muzykę, pokazać im to, jak ja to robię, jaki ja chcę styl tu kreować i sprawić, żeby oni, wiesz, nawet jak content będzie już, wiesz, tam powiedzmy, nie wiem, powiedzmy znudzi się i te filmiki już nie będą robiły takich wyświetleń, cokolwiek, to ci ludzie, którzy będą ze mną przy tym, będą ze mną i z każdą próbą czasu, czy nowego stylu, czy czegoś takiego będą ze mną. Rozumiesz, o co mi chodzi tutaj? Wiem jakby doskonale. Wiem, najważniejsza chodzi, rzecz, to mi Marta kiedyś powiedziała, gdzieś to przeczytała i to było bardzo mądre, że jak chcesz zacząć żyć z muzyki i ogólnie żyć z czegoś, co ty tworzysz, to zacznij od tego, żeby zgromadzić 1000 fanów. To jest bardzo trudne. Mm-hmm. To jest wbrew pozorom bardzo, kurwa, trudne. No tak. Nie? I 1000 fanów, którzy będą chętni pójść na twój koncert, którzy będą chętni kupić twoją płytę, którzy będą chętni nawet po prostu słuchać cię na głupim Spotify'u czy na YouTubie, mimo tego, że powiedzmy to, co robisz, no powiedzmy mniej się wybija w tym momencie. Ważniejsze tak naprawdę jest to, żeby mieć tych wiernych fanów, którzy będą w ciebie wierzyć po prostu, niż nawet to, żeby ci się coś tam wybijało w internecie. Fajnie jak się wybije, fajnie jak zyskasz widownię, ale później to już ty musisz sobie radzić i nie możesz tego spierdolić. Dam ci jeszcze kilka takich tutaj przykładów tego, czemu Retropoland jest jakby jest tym pomysłem, no nie? Bo spójrz. No. Powiedziałem ci nawet na początku, że zrobiłem na początku 10 filmików. Zrobienie 10 filmików Retropoland zajmuje mi mniej więcej, nie wiem, 4 godziny, 5 godzin, coś takiego, no nie? Tak można powiedzieć dzień, no nie? Bo tam dalej już mi się później, na przykład, nie wiem, nie chcę robić, co odpoczywam, no nie? I teraz patrz, mam 10 filmików. Oznacza to, że mam, no jeśli postuję co drugi, trzeci dzień, że mam praktycznie miesiąc albo 3 tygodnie, nie muszę o tym myśleć. Rozumiesz, o co chodzi? Bo powiem ci, że jedną z najbardziej takich bolesnych rzeczy, jaką doświadczyłem robiąc stylofony, to jest to, że goniłem za contentem. Że wiesz, że o Jezu, co zrobić teraz, jaki cover, kurwa, ten utwór, może tak zrobię, może taki filmik. Nie, stop, hola. Ty tutaj se publikujesz te rzeczy i potem wyczajasz, co chcesz tak naprawdę zrobić, a te rzeczy masz już gotowe, publikujesz je sobie po prostu na spokojnie i dziękuję, no nie? I ludzie później sami proszą o pewne utwory, na przykład, nie wiem, o Message in a Bottle ktoś prosił, zrobiłem, o Money for Nothing, zrobiłem i tam jeszcze przykładów milion, no nie? Oczywiście biorę też kilka swoich, no bo też chcę mieć jakąś swoją własną frajdę w tym, no nie? Ale wiesz, ale cały pitch polega na tym, że ja nie gonię za contentem, tylko ja go po prostu mam. Ja go po prostu prezentuję, zapodaję i to jest to, co ci ludzie chcieli tak naprawdę, no nie? I mnie to mega, mega, mega cieszy, bo ja śpię spokojnie. A, to jest piękne, to jest zwieńczenie. Śpisz spokojnie teraz. Tak, ja śpię spokojnie. Marku, co ja mogę powiedzieć na sam koniec? Co ja mogę ci powiedzieć? Ja ci życzę. A to już koniec? Tak, zbliżamy, to już jest koniec. Nie ma już nic. Jak to kiedyś grupa operacyjna śpiewała, bądź sobą i tylko sobą. A, dzięki. Tak zwieńczę. Dzięki, wiesz co, nie, mówię, ja nie mam w tym momencie żadnych innych, kurde, celów w życiu, tylko po prostu napierdalać. I napierdalaj dalej. Moim gościem był Marek Jabłoński, czyli Maro. Pozdro. Podcast Leonarda Michalskiego.